o syn, a matka, nie mogąc się z tym pogodzić, pragnie śmierci. Matka pani, tak pani pisała do mnie. Matka, państwo... Tak, właśnie już mamusia nie żyje. Nie mogła przeżyć tego, serce jej pękło. 13 stycznia została pochowana. Bardzo współczuję pani. Jesteśmy w żałobie. Państwo są w żałobie, mimo wszystko przyjechali. Czy mam ten reportaż pokazać widzom? Przyjechaliśmy. Proszę. Formalnie ta nieruchomość jest sprzedana, tak, na licytację. Tak. Mama urodziła syna i wychowywała, i on tak zrobił mamie dzisiaj, że mama leży na ojomie, nieprzytomna, w stanie krytycznym. Po prostu serce jej nie wytrzymało i nie wiadomo, co będzie. Ja swoje przekazałem dla tego syna. Pan temu najmłodszemu swoje sześć hektarów. Tamten był najstarszym synem. Tak. I on miał sześć, i ten miał sześć. I on od tego zechciał spłatni. Czemu pan mu nie spłacił? Bo ja nie mam takiej kwoty, żeby go spłacić. Chciał 90 tysięcy. Wisiało, wisiało. Ile to wisiało tak, że wisiało on... ze 3 lata, 4 i urosło drugie tyle procentu. Procentu od 90 tysięcy? Od 90 tysięcy. Zrobiło się 180. Mały był dobry, a później jak już dorósł, to się zrobił niedobry, bo już poszedł później do wojska, przyszedł z wojska, nie pracował nigdzie, trzeba by go utrzymywać. Trzeba było elementa płacić za niego. Miał dziecko z inną dziewczyną, nie płacił, po prostu nie pracował, nie płacił. Rodzice musieli brać pożyczki, żeby spłacać alimenta, bo poszedł do więzienia. Taki był brat. A kto to jest ten pan T, który to kupił? Sąsiad. No ale to no, poszedł na licytację i kupił, nie ma w tym nic złego. Wynajmuje firmę ochroniarską, która jego majątku będzie pilnować, że naliczy sąsiadowi 1000 zł za mieszkiwanie w nie swoim już domu, a następnie firma ochroniarska pochłonie jeszcze kolejne pieniądze. Tak było? Tak było. Kto tak słyszał? To przyszło, papier przyszedł, że... Dokument przyszedł, żeby pan że będziemy płacić od grudnia do marca, dokąd będziemy siedzieć, po 1000 zł miesięcznie. My nie płacimy na razie. Który to jest ten starszy brat? Ten, córka swoja. To bardzo przyjemny młody człowiek. Tak. Mamusia go pewnie, czyli pana żona, kochała tego starszego. Tak, kochała go i to bardzo go kochała. A pan z nim rozmawiał? Matka go prosiła, z nim ktoś tak rozmawiał? Tak, brat jeździł do niego, mówił, żeby się dogadać, to on mówi, niech ojce już pakuje walizki. Tak było? Tak. Powiedział, żeby się pakować i jeszcze, żeby ubezwłasnowolnić rodziców z konta pieniężnego. Bo oni jeszcze tobie wszystko zabiorą, powiedział. Mama leży w złym bardzo stanie, na intensywnej terapii. Tak. Z jakiego powodu mamie się to stało? No właśnie, nerwica, serce, stres. Jak się dowiedziała o tej licytacji, o tej eksmisji, o tym wszystkim? Leży nieprzytomna. Już dzisiaj 11 doby leży nieprzytomna na ojomie. Cała spuchnięta. Czy on wie, że mama jest... Nie utrzymujemy z nim żadnych kontaktów, nie mamy żadnego telefonu. A jak na licytacji on się zachowywał? On był na tej licytacji? Był. Patrzył w oczy, matka też była? Była. Żona była i ja byłem. I co matka mu powiedziała? Nie rozmawiali w ogóle. Nie, bo on całkiem nie wchodził tam, gdzie licytowali, tylko był na korytarzu. Jak brzmiała taka licytacja? Niech pan opowie. Jak to słychać, jak mówią, że sprzedaje majątek w takiej i takiej... No, żona się rozpłakała po prostu w tym sądzie. Ja też, to bo co? Się utraciło wszystko. To jest po prostu niewyobrażalna rzecz, pani redaktor. Wychowając syna od małego i on dzisiaj tak robi rodzicom. Mama biedna nie doczekała tego, że przyjechaliście tutaj do programu. Zeszła z tego świata i, jak państwo twierdzą, z powodu niewdzięczności, delikatnie mówiąc, starszego brata, którego zapraszaliśmy naturalnie, ale nie przyjechał, za to przysłał swoją żonę. Moim zdaniem był błąd sądu. Ta spłata
była drakońsko wysoka, jak na jeden rok obowiązku spłaty. Gdyby sąd podzielił te 10 lat chociażby. To oni by i gdyby państwo spłacić, mieli spłacać tak? te 9 tysięcy rocznie, to może by jakoś z tego biednego gospodarstwa wysupłali. Z tą jedną krowiną teraz ktoś, kto ma pojęcie o tym, jak żyje się dzisiaj na wsi, zna życie naprawdę, jak ono wygląda, a nie z telewizyjnych jakichś reklam i z tej propagandy, jak to jest świetnie na wsi. Chłop śpi, a w polu mu rośnie i na pieniądzach ludzie myślą, rzeczywiście. Absolutnie tak nie jest. Nie ma rolnika 11-hektarowego, który by wziął z kieszeni, wyłożył 90 tysięcy. Czy pani czuje się dobrze z tym faktem? Nie, niedobrze, bo ja im na wszystkie możliwości mieli do wykorzystania, bo syn nie chciał. Czy pani zadrżało serce, kiedy pani zobaczyła te jedne krowy i to, że ta matka pani, teściowa umarła? Na moją mamusię, na pani, już nie była teściowa. Bo teściowa mi nie pozwoliła mówić, mamo tylko pani, bo no ona tak, była bo na jak tyle, tak robicie, pani. No to jak ci może mamy pozwolić? Tutaj, panie rektor, mamy tutaj na szali z jednej strony twarde prawo. No bardzo twarde prawo. Tak, ale państwo są w prawie, to znaczy... ten drugi brat jest w prawie. Wyegzekwował tak, prawo. On egzekwuje, swojego drugiego brata tak, i ojca, egzekwuje, i matki. On egzekwuje wyrok sądu. Ale robi natomiast to uczciwie? Robi to w sposób okrutny. Bezwzględny, tak, jakby egzekwował od najgorszych wrogów, który... I na koniec nie tyle domaga się pieniędzy, co domaga się unicestwienia tych ludzi. I to jest nieludzkie. Czy pani to słyszy? Bo tak. To nie, tak? I co pani na to powie? Ja powiem tak. Jeździliśmy, prosiliśmy. My nie chcieliśmy dużo. Bo my mieszkamy 14 rok na stacji z dwójką dzieci. Czyli tak też was jest wam ciężko. Tak, jest ciężko, bo taki czas był, że ja pracy nie miałam. I prosiłam, że pomóżcie nam tylko pobudować mieszkanie i my to odpisujemy, bo tu nie będziemy mieszkać. Ja tu nie chcę mieszkać, ja nie będę mieszkać. Kupili mi dom. Teściowie pani, a pani brat sądził, że to jest z pieniędzy ojca, tak? Tak, a oni pomyśleli, czyli zawiść chciała pani powiedzieć. Cały czas mówili, że to moi rodzice mi kupili ten dom. Twój mąż powiedział, że ci ojce dali. Nie, bardzo mi przykro, ale mi nie dali, bo nie mieli z czego. Mąż powiedział, że ci ojce dali. Czy mam rozumieć, że, przepraszam, czy mam rozumieć, momencik, że u podstaw tego okrucieństwa wzajemnego, to znaczy starszego brata do ojca, matki i młodszego brata, była zawiść o to, że być może, czy ewentualnie nasz tatuś kupił córce mieszkanie, czy tak czy mam tak to rozumieć? Powiedział mąż Anety. Czyli na plotkach państwo oparli swoje okrucieństwo, tak? Moja teściowa pracowała 15 lat we Włoszech, tak, mieszkaliśmy u niej. Twoje tam sprawy było, nie obchodzą, tam to było ciężko sprawy. I teściowa pani mówi, redaktorze, to kupimy wam jeszcze dom, bo jeszcze chciałam przeprosić dzieci. Państwa. Książę Myszkin mi się tu dla znawców literatury i naiwność, wie pani, kłaniam się tej naiwności, która każe wierzyć w to, że przecież pani nie chciała skrzywdzić tych ludzi. Nie. Na pewno się pani ja chciałam, żeby było dobrze. Ja prosiłam, jeździliśmy, pojechaliśmy do domu, to teściowa wyszła, drzwi świętej pamięci otworzyła i powiedziała, wy przyszłaś mnie okraść. Proszę, panie, moja niestety, była nie moja była córka taka, najstarsza mówi, i płakała. Jeździliśmy, prosiliśmy. Dobrze, jak można wyjść z tej sytuacji, ponieważ nie można. Jestem dzisiaj dosyć smutny, bo te wszystkie historie no to są bardzo smutne. Rodziny zaczynają się kłócić, nie? Tak. Stracąc co jest jakby... ważne, bo ojciec jest ważny, matka ważna, teściowa czasem też ważna. Teściowa jak najmniej, ale właśnie nasze też się strącają bardzo ostro, nie? I dlatego właśnie później są problemy, nie? Bo to mama zawsze najlepiej wie. I z tą miłością, miłości wielką... No ale to... u was też takie okrucieństwo jest, że prawo jest prawe, przecież... U nas się... jest jedna różnica, nie? Że my generalnie mamy takie proste zasady, że rodzina jest najważniejsza. Nie ma możliwości, że pieniądze stają się ważniejsze. Nie?